Łukasz Olszewski dla kanału Koloseum, a z nami rzecznik prasowy Fejmu, Michał Jurczyga, siema. Cześć, cześć. To, w jakich warunkach się tu spotykamy, w jakiej sytuacji się tu spotykamy, no jest dość niecodzienne, bo jesteśmy zaraz po ogłoszeniu, że Kaczor BRS nie wystąpi. Wiemy od chłopaków, bo Michał i Wojtek ogłosili to w Oktagonie, co się działo z Kaczorem. No i musimy to usłyszeć od ciebie. Co tam się w ogóle wydarzyło? No, zawodnik nie został dopuszczony przez lekarza zawodów do walki. Zawodnicy przed przystąpieniem do walki w dniu zawodów mają jeszcze szereg badań przechodzą kontrolnych. No i jego stan spowodował to, że udział jego w wydarzeniu byłby zbyt ryzykowny. Postawiło to oczywiście federację w trudnej sytuacji, bo z taką sytuacją jeszcze nie mieliśmy do czynienia przez te 20 kilka edycji. Natomiast zdrowie zawodnika jest najważniejsze i stąd decyzja, że nie weźmie udziału. No tak, Wojtek z Michałem się troszkę rozwinęli. Co do tych powodów, ja bym może nie chciał tego kontynuować, bo no cóż, to są jakieś tam sprawy też prywatne. Z Kaczora mam nadzieję, że sobie jakoś to wszystko poukłada i jeszcze go zobaczymy w naszej federacji i nie będzie już takich problemów. Zobaczymy, no teraz na gorąco trudno cokolwiek mówić. Jego stan jest na tyle poważny, że lekarz stwierdził, że go nie dopuści, czy to jest raczej działanie profilaktyczne? Nie, jego stan nie jest poważny w ogóle, to znaczy na pierwszy rzut oka to nie jest tak, że jest w jakimś złym stanie, tylko jego parametry ogólnozdrowotne, jak ciśnienie i inne tego typu powodują, że nie może walczyć, tak? Też co innego normalnie funkcjonować, sobie siedzieć, gadać, co innego wejść do klatki do walki, nie? Także to nie jest tak, że jest w jakimś stanie bardzo złym, tylko badania kolejne stwierdzały, że jest osłabiony i udział w walce byłby bardzo ryzykowny, a nie możemy ryzykować zdrowiem zawodnika. Zastępstwo na tą walkę zostało znalezione błyskawicznie, bo to Amadeusz. Chciałem zapytać o kulisy jakby dopięcia tej walki, bo znając Amadeusza, to pewnie potrzebował nanosekundy do podjęcia tej decyzji. A jak to wyglądało z hejterem? No bo jednak Kaczor a Ferrari, no to są dwie różne postacie. No to było, wszystko się działo bardzo szybko w korytarzu, na nanosekundy dokładnie, dobrze to ująłeś. Z tego co wiem, Amadeusz nie weźmie nawet wynagrodzenia za tą walkę. Szybko chce się przebrać w małych rękawicach, jak się chłopaki zmierzą. No co, no szalone, to pewno freak fighty pełną gębą, nikt by tego nie wymyślił. Widzowie będą pewnie zadowoleni, bo Amadeusz ma sporą rzeszę fanów, więc co, jeszcze dzisiaj zobaczymy Amadiego w Oktagonie, tego nikt by się nie spodziewał. Ale to nie będzie walka na gołe pięści, czy będzie? Nie, w małych rękawicach. To jeszcze zapytam o Kaczora i tą walkę z hejterem, czy ona jest, może już nad tym myśleliście, a może jeszcze nie, zaraz się tego dowiemy, czy ona jakby w planach na przełożenie na kolejną galę, czy to potrzeba raczej na to rozmów i... Nie, no potrzeba rozmów, bo powody odwołania tej walki są jakie są, no i tutaj teraz na pewno decyzja nie należy tylko od nas, ale no też od zawodnika i jego teamu, nie? No, fajnie by było, bo to by było jakieś dobra historia, ale teraz na pewno za wcześnie, żeby mówić o konkretach. Na pewno troszeczkę się zagotowało u włodarzy, bo to jest druga walka z tej karty, która wypadła w zasadzie na ostatnią chwilę. No tak, to było to bardzo zaskakujące, ponieważ z czymś takim jeszcze nie mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, ale cóż, tak jak mówię, zdrowie jest najważniejsze zawodników, nic na siłę, nie było sensu tej walki w takich okolicznościach realizować, na szybko zastępstwo. No myślę, że to będzie niezapomniana gala przez to, bo takiego spontanicznego zastępstwa jeszcze nie mieliśmy, że gość Amadi przyszedł ładnie ubrany do studia, a tutaj jeszcze wejdzie do oktagonu, więc no, freak fighty w pełnej krasie. Dokładnie. Dziękujemy Ci za te zakulisowe informacje. Dobra, oglądamy, bo to już...